Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Zapraszam na czytanie Strzelce. To jest czytanie na październik, czytanie ogólne, tak więc pamiętajcie, nie będzie rezonowało z każdym. Zalecam zdrowy dystans, bo nie będzie czytanie spójne z każdą osobą, jest to niemożliwe. Weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału oraz o włączeniu dzwonka, który poinformuje Was o nowym filmie na kanale. Zaczynamy od karty opiekuńczej dla strzelców, strzelczyki. Karta opiekuńcza dla Was na październik. Strzelce. Cele. Cele strzelczyku. Wyznacz sobie cel, zapisz go i pochwal się wynikami. Małe kroki prowadzą do wielkich czynów. Super. Ok, mamy cele i zaczynamy. Czytanie dla strzelców na październik. Czytanie ogólne. Wow, strzelce, coś się dzieje. Tego jeszcze nie przeszłam. Dobrze. Wasze wyzwanie na miesiąc październik. Sprawiedliwość. Co pomaga lub przeszkadza? As mieczy. Co odchodzi do przeszłości? Pięć mieczy. Co jest podstawą tej sytuacji? Król mieczy. Co macie w głowie lub w sercu? Dziewięć monet. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Kochankowie. Energia z zewnątrz, pustelnik, nadzieje lub obawy, umiarkowanie, wynik lub rada, rycerz mieczy. Dobrze, i w tle czytania dwie buławy. Ok, dwie buławy, pod nimi 10 buław i 4 miecze. Dobrze, więc tam jeszcze. No, później już as kielichów, królowa kielichów, bardzo ładnie. Dobra. Strzelczyki. Okej. Okay. O co wobec chodzi z tymi dwoma buławami dla Was? W tle czytania jest... Moi drodzy, zobaczcie, 10 buław i 4 miecze, po dwójce mieczy, tak, tu nas najbardziej interesuje ta dwójeczka mieczy, przepraszam, ta dwójeczka buław, kochani, to jest takie wyczekiwanie, które jest w myślach Waszych. I to wyczekiwanie w tych myślach wymaga podjęcia odwagi i wysiłku. To może dotyczyć jakichś nieruchomości, ale nie musi, bo może to po prostu dotyczyć sytuacji, która będzie wymagała od Was cierpliwości. Być może w październiku będziecie uczyć się takiej cierpliwości. Pomimo tego... będzie konieczne tutaj podjęcie wyboru. Tu będzie trzeba dokonać wyboru. Tutaj są, owszem, rozterki, tu rozmyślacie.
Może w życiu uczuciowym waszym w październiku pojawić się jakaś niepewność. Może być poczucie jakiegoś braku stabilizacji. Może u boku obecnej osoby. No, różnie będą miały osoby w relacjach i w związkach, a inaczej single. Natomiast faktycznie może dotyczyć to, czy tak czy inaczej, takiego braku poczucia stabilizacji. Albo u boku obecnego partnera, albo w ogóle, tak? Bo ta stabilizacja może dotyczyć oczywiście stabilizacji emocjonalnej, jak i stabilizacji materialnej. Tak więc i rezonuje to z singlami i z osobami w relacjach. Tutaj mogą być pewne sprzeczności, które mogą wyjść w październiku. Mogą po prostu pojawić się jakieś różnice w Waszych poglądach, po prostu też w Waszych charakterach, w Waszych przekonaniach, w Waszych wartościach. Te różnice mogą zaprowadzić taką niepewność co do wyboru osoby, partnera lub co do w ogóle decyzji o wejściu w związek. Stąd może być obawa dla singli, żeby wejść w znajomość, a dla osób w relacjach, żeby bardziej się zaangażować w znajomość. W ogóle tak, w relacje, czy w znajomość dla jednej i drugiej grupy, dla jednej i drugiej grupy strzelców. To są takie dylematy związane z podjęciem istotnych decyzji, więc one dotyczą albo relacji, no mogą dotyczyć różnych sfer życia, zwykle albo obszaru zawodowego, albo obszaru uczuciowego. Jeżeli mówilibyśmy, mamy tutaj trochę dużych arkan, właściwie cztery, tak ładnie nam się tu układają po kolei, że te dwie buławy mogą też oznaczać, słuchajcie, jakieś dylematy w pracy, w finansach też i mogą być jakimś sygnałem tymczasowych trudności finansowych związanych z wykonywaną pracą. Ale abstrahując od tego, po prostu wzięliście na siebie zbyt wiele być może. Może macie faktycznie i jakiś wybór dotyczący partnera, a do tego jeszcze macie ciężko i dźwigacie zbyt dużą ilość albo obowiązków, macie zbyt może dużo zobowiązań, albo macie po prostu, moi drodzy, jakąś przeprowadzkę. Też może tak być. I do tego cztery miecze, czyli jakieś takie wyzdrowienie, wyleczenie, bardziej takie wyizolowanie się też, tak, po to, żeby coś przemyśleć. Będziecie potrzebować na to czasu, no bo ta dziesiątka była już Was mocno zmęczyła, tak? Zbyt ciężkie rzeczy, tak, dźwigacie. A zbyt dużą ilość tego waszego bagażu, też doświadczeń, ale i takich doświadczeń emocjonalnych i w ogóle, tak, ogólnie. Może tak być, że potrzebujecie dokonać jakiegoś wyboru, bo na przykład dla uczuć i relacji dziesiątka buław mówiłaby, że dla związków z długoletnim stażem to może być jakaś oznaka przemęczenia, zniechęcenia sprawami partnera. Może tego jest za dużo. Może za dużo jest na Waszych barkach, za dużo jest na Waszych plecach, tak? Może, słuchajcie, jest tak, że musicie nie dość, że nie wiem, zarobić, utrzymać rodzinę, czy utrzymać drugą osobę, to musicie jeszcze na przykład, czy też pomagacie na przykład dzieciom, tak, które się już wyprowadziły od Was. No potrzebujecie jakby trochę więcej, jesteście zbyt dużo obciążeni i pracą, i psychicznie, i fizycznie, i emocjonalnie. Ale to jest później fajnie, bo po tym uzdrowieniu, wyleczeniu idzie nowy pomysł, nowa koncepcja, być może przyjaźń, miłość, wybuch jakiegoś nowego uczucia, nowego pomysłu. Empatyczna, dojrzała, wrażliwa, oddana, lojalna, wierna osoba w postaci królowej kielichów. W każdym razie no, to się rozwija bardzo fajnie. Ale co mamy wyzwaniem? Wyzwaniem, moi kochani, mamy w wyzwaniu na miesiąc październik mamy dużą arkanę, mamy sprawiedliwość. Sprawiedliwość jest kartą wagi, ale jeżeli nie waga, to po prostu wyzwaniem może być jakiś czas, słuchajcie, mogą to być jakieś sprawy urzędowo-sądowe, może to być jakiś czas rozliczeń dla kogoś lub też sprawiedliwego osądu przez los. Albo Wy zostaniecie rozliczeni przez los, albo ktoś rozliczy kogoś,
a w sensie los rozliczy kogoś, lub to wy będziecie po prostu kogoś rozliczać. To będzie takie równoważenie energii, czyli tych dobrych i złych uczynków, wymierzania tej sprawiedliwości albo przez los, albo przez was, albo ktoś wymierzy wam taką sprawiedliwość. Słuchajcie, tu jest już wtedy spokój, wyrozumiałość, zdolność wybaczania. Tu są szczere uczucia, uczciwość, pomoc innym. Tu jest tolerancja, stabilizacja życiowa i spłata długów, więc bardzo fajnie miałoby się to do tego tła czytania. Tutaj, jeżeli mamy to w pozycji wyzwania, więc wyzwaniem jest to, abyście zwrócili uwagę na swój system wartości, na swój własny kodeks moralny. Dlatego, że tu mieliśmy, tutaj mówiliśmy właśnie o tym, że tu mogą być te różnice, jeżeli chodzi o partnerstwo, o dokonanie wyboru z partnerem, tak? Znaczy jako partnera, czy jako osoby do relacji, do związku. No bo sprawiedliwość mówi o tym, żeby uporządkować swoje sprawy, kierować się rozumem, rozsądkiem, uczciwością. No i tutaj mówi właśnie o uczciwości, o szczerości, o szczerych uczuciach, o zdolności do wybaczania, o tej stabilizacji też, jak najbardziej, ale też o tym, aby mieć ten swój system wartości, taki własny kodeks moralny, tak, aby potrafić odróżnić dobro od zła, tak, żeby umieć wyciągnąć wnioski, osądzać pewne zdarzenia i sytuacje w swoim życiu. Pamiętajcie też, że no właśnie, wyzwaniem może być takie wysokie poczucie sprawiedliwości. To, aby, jeżeli już kogoś oceniacie, aby to robić obiektywnie, zrównoważenie, tak? Wiecie, może tak być, że wyzwaniem będzie też to, żeby się w tym miesiącu październiku kierować, słuchajcie, rozumem. Zadbać o równowagę i harmonię w relacjach, w związkach, w ogóle w kontaktach między ludźmi, tak? To też dla singli informacja. Żeby nie oceniać zbyt surowo tych potencjalnych osób, z którymi się spotykacie, z którymi coś, nie wiem, planujecie, czy spotkania, czy jakieś już inne wydarzenia, tak? Gdzie chcecie się częściej widywać, pojawiać, spotykać. Nie oceniajcie też osoby w relacjach zbyt surowo swojego partnera. Zanim podejmiecie jakiekolwiek kroki i podejmiecie decyzje, rozważcie wcześniej wszystkie plusy i minusy zaistniałej sytuacji, czy w ogóle tej relacji. Bo ta sprawiedliwość mocno przypomina w życiu uczuciowym o tym, aby kierować się uczciwością, moi kochani. Słuchajcie, w obszarze zawodowym, na tej płaszczyźnie, sprawiedliwość mówi o ukończonym jakimś procesie, projekcie, pracy, etapie, sprawach związanych z awansem w pracy też. To może być takie docenienie w sprawach zawodowych, awansem, ale wiecie, tutaj też może to być duża ilość pracy. Ale to raczej jest docenienie i awans jest to możliwe. Moi drodzy, tu jest czas wyzwaniem. W październiku, aby uporządkować swoje sprawy, wszelkie, różne. Te, każdy wie, które i jakie. Takie zarówno w sensie społecznym, prawnym, słuchajcie, różnym. To, co macie, po prostu wiecie, że coś odkładacie, albo coś tam wam wisi, nigdy nie macie na to czasu, ochoty, nie wiem. Po prostu pamiętajcie o tym, żeby uporządkować swoje sprawy. Tutaj jest wyzwaniem wybaczenie. Nadszedł czas wyborów. To są już wydarzenia, sytuacje. To mówi o konieczności wyborów. Dwójka buław i karta sprawiedliwości również mówi o konieczności wyboru. Mówi o wybaczaniu, o zdolności do wybaczania, o zerwaniu ze złymi nawykami. Więc jeżeli mieliście takie złe nawyki wy w stosunku w ogóle do innych, czy też w ogóle w relacji, to jest, słuchajcie, gotowość też do powrotu do spraw zaległych, do rozliczenia, do podpisania jakichś korzystnych umów, kontraktów, w ogóle do podpisania umów. Mogą być też jakieś konsultacje prawne, jeśli dla kogoś tak też może być.
ale bardziej tutaj to, co powiedziałam wcześniej. Co pomaga lub przeszkadza? Wiecie co? Pomaga lub przeszkadza, a smieczy. No więc skoro Sprawiedliwość mówi o tym, aby w czasie października mieć taką jasność umysłu, brać pod uwagę dalekosiężne skutki swoich decyzji przy tych wyborach, przy tym wyborze, zachować uczciwość, tak? To też może, słuchajcie, nastąpić taki czas, że zetkniecie się ze skutkami swoich decyzji z przeszłości. Może będziecie te decyzje korygować, może będziecie to rozliczać, robić taki rachunek. W każdym razie, a smiecze, tu jest taka siła. Czy będzie pomagać, czy będzie przeszkadzać? Może się to już nie zatrzymać. To już jest as mieczy, as prawdy, as taki obusieczny miecz. Sprawy zmieniają się zwykle na dobre. Tutaj sukces jest najczęściej gwarantowany. Tylko, moi drodzy, tu może być olśnienie. Pomóc Wam może jakieś olśnienie, jakaś prawda. Coś, co będzie widoczne, wyraźne. I niezależnie od tego, w jakiej sytuacji jesteście, z jakimi emocjami musicie się zmagać i jakie okoliczności życiowe Was ograniczają w danym momencie czy w danym czasie, to zawsze możecie uwolnić swoje myśli i poszukać natchnienia. To są myśli, to jest mentalność, to jest w głowie. Tu jest ogromna szansa na to, abyście coś zmienili i zaczęli rozwijać się w nowym dla siebie kierunku. Tu możecie ruszyć w nowym dla siebie kierunku z nowymi pomysłami. To może Wam pomóc w każdej płaszczyźnie, w zależności, w której czujecie, potrzebujecie rozwiązania lub w jakiej czujecie potrzebę ruszenia naprzód z czymś, tak? Ruszenia w ogóle z miejsca. Komuś może przeszkadzać analizowanie, związek z rozsądku, kalkulowanie, chłód uczuciowy. Mogą przeszkadzać jakieś słowa, które będą ranić albo Was, albo Wy będziecie kogoś ranić tymi słowami lub będziecie mieć zamiar. Słuchajcie, zwróćcie na to uwagę, bo co może pomagać? Pomagać w asie mieczy może początek związku, początek relacji, początek uczucia. Te uczucia mogą być wybuchowe, mogą być pełne emocji. Może zwłaszcza wtedy, kiedy będziecie starać się coś wybaczać, rozmawiać o tym, tak? Bo tutaj jest konieczność przeprowadzenia rozmowy nie wiem, czy z partnerem do relacji, czy w ogóle z obecnym partnerem, w takiej szczerej rozmowie, w której nastąpi rzeczowa wymiana argumentów. To mogą być wszelkie rozmowy na temat uczuć. I trzeba uważać, aby przeprowadzać te rozmowy w sposób wyważony, inteligentny, kierować się po prostu rozsądkiem. W obszarze zawodowym as mieczy może mówić o tym, aby, co może Wam pomóc? Umiejętne bronienie swoich poglądów. Konieczność ocenienia czegoś chłodnym okiem. Planowanie nowych przedsięwzięć. Bo tu jest możliwa negocjacja warunków zatrudnienia też, albo jakiś ustny egzamin na przykład, gdzie będzie trzeba się wykazać jakąś elokwencją, więc zwróćcie uwagę. Tak, no może tutaj pomóc jakaś rozmowa, wyjaśnienie, wymiana poglądów, polemiki, zmierzenie się z sytuacją, nawet stresową, długie rozmowy, wiele kontaktów, znaczy kontakty na takim poziomie intelektualnym, spory wysiłek umysłowy, ale tu jest szukanie rozwiązań. Pomóc mogą trafne decyzje, twórcze myślenie. Do przeszłości odchodzi 5 mieczy, zobaczcie. Te 3 wbite w plecy, 2 wbite w plecy, 3 z którymi ktoś odchodzi. Dobrze, że odchodzi. Szkoda, że wbił. To jest jakaś przegrana, jakiś konflikt, coś, co nam się nie udało, coś, co tu jest ktoś wygrał, ktoś przegrał i była o coś jakaś, jakaś batalia, rany zostały odniesione. Natomiast to była walka, gdzie może jakaś strata, może jakaś porażka, ale to była tylko jakaś bitwa, tak? Natomiast jakieś niepowodzenie i strata.
Być może odchodzi do przeszłości jakaś osoba, z którą były bardzo stresogenne relacje, może jakaś toksyczna osoba, może ktoś, kto zawsze chciał mieć rację, kogo interesowało tylko i wyłącznie zwycięstwo, albo ktoś, kto po prostu niezbyt interesował się odczuciami, uczuciami innych osób, na przykład waszymi uczuciami, tak? Ktoś, kto był po prostu taki zimny, nieuczuciowy, kierujący się własnymi interesami. Albo odchodzi taka energia po prostu od was, z waszej relacji, z waszego związku, albo odchodzi taka osoba, tak, z takimi atrybutami, które wnosiła wam do życia. Odchodzi walka z czymś, co ważne. Odchodzą jakieś pragnienia, które mogły się okazać nierealne, które się nie zrealizowały. Może jakieś nieuczciwe posunięcia, które ktoś wam zadawał, próbował zadać, no chyba, że wy próbowaliście lub zadaliście komuś, tak, takie nieuczciwe zagrywki. Więc niepowodzenie, rozczarowanie zawali. Słuchajcie, może jakaś przemoc też mogła być. Nieporozumienia, przemoc, kłótnie, oczywiście jakieś zachowania niezgodne z etyką, nieszczere działania, podstawne, może jakieś bezprawne lub zdradliwe, stąd tutaj wyzwaniem była ta sprawiedliwość, rozliczenie może tych uczynków tego kogoś. Może jakieś oszczerstwa, nieuczciwość, obmowa, no różne mogą być sytuacje, to jest za wami. Podstawą tej sytuacji jest król mieczy. Król mieczy. Albo dla kogoś osoba w postaci trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik, a jeżeli nie, to jakakolwiek inna osoba, która bardziej jest tutaj analityczna, chłodna, oschła, być może taka po prostu władająca słowem i to takim słowem nie zawsze przyjemnym, nie zawsze miłym, nie zawsze. Nie ma to jakiegoś takiego ciepłego, miękkiego wydźwięku, tak? Słuchajcie, to może być dla kogoś też, słuchajcie, no jakaś osoba z rodziny, teść, dziadek, nie wiem, jakiś dojrzały mężczyzna, ojciec, osoba po przejściach, inteligentna, ale też, słuchajcie, czasem złośliwa, krytykująca, czasem po prostu wredna. Może tak być, ale nie wchodząc już w takie skrajności. Podstawą tej sytuacji może być to, że po prostu zyskaliście jakąś zdolność do zdecydowanego wyrażania swoich przekonań i poglądów i taka rozmowa może tu się szykować przy tym asie mieczy. Że wy już wiecie, wy jesteście zdecydowani, wy wiecie, w co chcecie wejść, w co nie chcecie wejść. Wiecie, jak miałaby wasza relacja wyglądać i jak nie chcecie, aby ona wyglądała. Wiecie, jakie macie oczekiwania i potrzeby, a gdzie jesteście w stanie wypracować jakiś kompromis, a gdzie nie. Wiecie, co możecie wybaczyć, komu możecie wybaczyć, a co nie. Wy po prostu już wiecie, tak? I to, jeżeli wasza energia jest u podstawy tej sytuacji, to tak, chcecie sprawiedliwości. Jak najbardziej. Natomiast to jest możliwość odnalezienia wspólnej płaszczyzny w konflikcie, jeśli jakiś był, bo mógł być. Tutaj otwarcie, czy wy, czy partner, czy osoba do relacji, otwarcie mówi o swoich uczuciach. To może być osoba po przejściach, po różnych doświadczeniach, może to być, nie wiem, wdowiec, może to być też osoba po rozwodzie, która jeżeli złoży przysięgę małżeńską, to będzie jej wierna. Z taką osobą. Taka osoba jest u podstawy tej sytuacji. Nie ktoś taki, kto zadawał ciosy, wbijał noże w plecy, tylko ktoś, kto będzie wierny, kto będzie honorowy, kto ma swoje zasady, kieruje się nimi w związkach i zapowiada to pomyślność. W obszarze finansowym dobre decyzje finansowe, rozważne inwestowanie, korzystny kontrakt. Być może pojawi się potrzeba bycia hojnym wobec innych, jeżeli macie taką możliwość lub chcecie. Natomiast tu jest sugestia, aby zastanowić się nad rzeczywistym stanem swoich finansów też.
Tak więc można, kochani, będzie może czas skorzystania ze swoich doświadczeń i umiejętności. Tutaj warto wykorzystać swój urok osobisty, życiową mądrość, a jeżeli nawet występuje jakiś konflikt, czasami można po prostu się poradzić jakiegoś specjalisty też, jeśli macie taką potrzebę. Natomiast co do relacji, co do uczuć, no to osoba jest konkretna. Co macie w głowie lub w sercu? W głowie lub w sercu jest 9 monet. 9 monet. Może macie w głowie lub w sercu po prostu. 9 monet jest często kartą singla, osoby, która jest szczęśliwa i cieszy się z tego, co ma. Pławi się w dobrobycie, w wygodzie, w luksusie sama, często sama i tak jest jej dobrze i nie chce tego zmieniać. Ale jeżeli nie, owszem, jest to, może być to wygoda, radość, dobrobyt i luksus, taki, który można, wiecie, wiele rzeczy kupić po prostu za pieniądze. Możecie też mieć w głowie otrzymanie jakiegoś spadku lub wzrost dochodów, ogólnie korzyści materialne i przyrost po prostu jakichś zasobów finansowych. Możecie być zadowoleni ogólnie ze swojego życia, z tego, jak jesteście wykształceni, jak jesteście spełnieni lub jak spełniacie się zawodowo. Może macie taką pasję właśnie, która po prostu wywołuje uśmiech na Waszej twarzy, kiedy rano wstajecie, tak, że cieszycie się, że możecie w taki sposób się realizować i że poświęcacie na to dużo czasu. Słuchajcie, w relacji, w miłości wskazuje to w ogóle w miłości, w uczuciach na komfort psychiczny, na posiadanie takich zasobów do tego, żeby kochać, żeby pielęgnować związek, żeby cieszyć się z tego, że jest się w związku i to jest w głowie i to jest w sercu, że być może cieszycie się z tego, że macie taką osobę do relacji, taką osobę do związku. Tutaj jest troska o partnera, dbanie o jego uczucia, dbanie o związek, który ma solidne podstawy. Dla singli to jest często informacja o poznaniu nowej osoby, o takiej osoby, która będzie podziwiała Wasze umiejętności, Wasze talenty. Jeżeli, tak jak wspomniałam, jest ktoś sam, jest ktoś z wyboru sam, tak, na chwilę obecną i może teraz w tym czasie nie szukać partnera, może tak być, super, macie w głowie jakąś dobrą koniunkturę finansową, materialną, jakiś czas rozkwitu, obfitości, zdobyty, owszem, trudnie, ciężką pracą zawodową, może było trudno, ale było warto, opłacało się. Możecie coś dobrze sprzedać, coś wygrać, albo otrzymać spadek też. Może jakąś po prostu miłą niespodziankę, słuchajcie. Może ktoś nieoczekiwanie Was odwiedzi, albo jakąś bardzo dobrą wiadomość otrzymacie w październiku i uwierzycie w swoje szczęście i dacie szansę, może komuś, na relację. Dlaczego? Bo w przyszłości mamy kochankowie, duże arkana. Co mamy w niedalekiej przyszłości, po tej sprawiedliwości, po tym rozliczeniu, po tym osądzie przez los lub przez kogoś? Karta bliźniąt. Macie tutaj sporo żywiołu powietrza, właściwie sam żywioł powietrza, zobaczcie. Karta wagi, sprawiedliwość, trygon powietrza, as mieczy, król mieczy. Król mieczy to wodnik akurat, ale nie musi być. Może być każdy inny znak powietrzny, ponieważ kochankowie to bliźnięta, więc tu macie cały trygon powietrza, ale to może nie być żadna osoba z tych znaków. Po prostu chodzi o to, że tu jest obopólne, tu jest intymny związek, tu jest zakochanie obopólne, tu jest współpraca, tutaj jest otwarcie się na miłość, przyjaźń, ale też na podjęcie trudnej decyzji. Tu może być po prostu wybór, właśnie ten wybór, bo tu mogą być dwie osoby. Może ta jedna odchodzi do przeszłości, która zadała cierpienie, ból, nie wiem, oszukała, czy też zdradziła, była nieuczciwa, może jakaś obmowa, oszczerstwa, nie wiem, o co do końca chodzi i dla kogo. Tutaj wybór, który jest konieczny i tu jest druga karta wyboru w przyszłości, jest ten wybór, bo on jest tutaj, trzeba podjąć koniecznie jedną z trudną decyzję, wybrać jedną osobę z dwojga. Może też praca, partnerstwo, tutaj też możecie wybrać coś konkretnego, to może być przyjaźń, to może być miłość, to może być osoba, z którą i będziecie pracować lub pracujecie, tak? I za tą decyzję już będziecie odpowiedzialni. Słuchajcie, tu mogą być zaręczyny, może być planowanie ślubu, tu jest dużo miłości, pożądania, zmysłowości, pragnienia, tu jest małżeństwo, może być ślub, może być małżeństwo, umiejętność dzielenia się tym, co macie, tak? I, no i kochani,
Możecie mieć dylemat, tak? Możecie być niezdecydowani, ale będziecie dokonywać tego trudnego wyboru, bo tutaj jest zakochana para. Tak. Tu jest zakochana para. To jeżeli chodzi o single, o singli, uczucie spełnione, więc jeżeli chcecie, macie w głowie, to możecie spokojnie się decydować, podejmować decyzję, że tak, chcę, wchodzę w tą relację, tak, chcę tej stabilizacji, tego szczęścia, tej relacji, jestem w stanie wypracować kompromis, jestem w stanie wybaczyć, jeśli trzeba. Kochankowie oznaczają też, kochani, bardzo romantyczne zdarzenia, czyli tak jak wspomniałam, zaręczyny, śluby, planowanie ślubu, czy planowanie, no, rocznicę ślubu, planowanie zaręczyn, planowanie wspólnego zamieszkania też oczywiście, przekształcenie nieformalnego związku w związek formalny, jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. No właśnie, przełomowe chwile w życiu. I co mamy z zewnątrz? Z zewnątrz mamy energię pustelnika. Mamy kartę pustelnika, dużą arkanę, kartę panny. Z zewnątrz może być z otoczenia jakaś panna, ale z zewnątrz z otoczenia może przyjść jakaś prawda. Może przyjść właściwa droga. Może ktoś Wam pomóc. Ktoś, kto jest mocno doświadczony życiowo, ktoś, kto wie, ktoś, kto jest dojrzały emocjonalny, ktoś, kto już w samotności przeszedł pewną drogę i ma dosyć, ma jakąś prawdę, którą gdzieś znalazł, dostrzegł. Ta prawda, tu może być też rachunek sumienia, rozliczenia się samemu ze sobą, rozliczenia się, też poszukiwanie wyższych wartości, które przychodzi z zewnątrz. Przychodzi zrozumienie, przychodzi wyrzekanie się innych rzeczy. No właśnie, może w kierunku wyboru tej jednej osoby, tak? Może po to było jakieś z zewnątrz wyizolowanie, może po prostu otoczenie się też odizolowało, tak? Po to na dłuższy czas, może jedna z tych osób na dłuższy czas, aby coś przemyśleć, coś uporządkować, coś dostrzec, coś zrozumieć, wyciszyć się, zrozumieć tą przeszłość, tak? Zrozumieć dlaczego, zrozumieć jak i zrozumieć, którędy jest droga. Jak wybrać tę drogę życiową, jak iść za tą prawdą, jak znaleźć to światło, tak? No to światło najwyraźniej poprowadziło w kierunku wyboru. Może ktoś po prostu z zewnątrz pomógł dokonać tego wyboru lub miał wpływ, przekazując Wam jakąś prawdę, którą zrozumiał, dostrzegł. Lub może Wy, takiej osoby z zewnątrz, poradziliście się, może mogło tak być. Tak. Tutaj są też przeżycia, słuchajcie, takie wewnętrzne. Ostrożność. No tak. Otoczenie potrzebowało coś przemyśleć, zrobić bilans, wsłuchać się w swoje wnętrze. Po prostu troszeczkę się jakby od tej Waszej sytuacji odcięło, tak? Co wobec tego w nadziejach lub w obawach? No w nadziejach, w obawach jest umiarkowanie. W nadziejach, obawach jest poprawa, cierpliwość, umiar, spokój. I to może być dotyczyć wszystkiego, poprawy zdrowia jak najbardziej też. Stabilizacja, tu jest nadzieja na stabilizację, macie nadzieję na harmonię, na zgodę. No właśnie, na to, że ulega to zmianie i wchodzicie na kolejny etap Waszej drogi. Możecie ocenić swoje doświadczenia, zrównoważyć energię. Tutaj możecie rozpocząć jeszcze raz wszystko od nowa i może macie nadzieję na ten nowy początek, dlatego że dla kogoś to może być nowy początek, oczywiście, jak najbardziej. Tak, może, moi drodzy, potrzebujecie... Macie nadzieję na stabilizację, na namiętność też, na zrozumienie i na trwałą relację, na to macie nadzieję.
Macie też nadzieję, słuchajcie, w pracy, czy też jeżeli coś dostaliście, otrzymaliście i macie więcej, na umiejętność zarządzania, umiejętność oszczędzania, na gromadzenie tego majątku, tak, aby zapewnić to bezpieczeństwo materialne i nie tylko materialne. Może macie nadzieję na jakieś mediacje, sąd pojednawczy, bo tutaj mógł pomóc w tej osobie jakiś specjalista faktycznie przy wyborze lub przy dowiedzeniu się jakiejś prawdy, która była potrzebna po to, aby podjąć tą decyzję. Słuchajcie, no w każdym razie tutaj konflikty powinny zostać złagodzone. Powinny nastać spokojniejsze czasy. Na to macie nadzieję, że tak będzie. Macie nadzieję też niektórzy na odrodzenie, na dochodzenie do siebie, na zachowanie właściwych proporcji, żeby wszystko współgrało i było opierało się o te właściwe proporcje. Co jest w radzie lub wyniku? Słuchajcie, w radzie lub wyniku jest rycerz mieczy. Rycerz mieczy, no co radzi rycerz mieczy? Po prostu brońcie tego, w co wierzycie. Jeśli już dokonaliście jakiegoś wyboru, uważacie, że słusznego, dokonaliście go najlepiej w oparciu o, nie wiem, najlepszą wiedzę i starajcie się po prostu bronić tego, w co wierzycie. Mogą to być szybka wymiana informacji, jakaś gonitwa, wyścig, szybkie myśli, które może to być jakaś trudna komunikacja też, tak, ale tutaj jest skupienie się na determinacji w realizacji zamierzeń, planów, celów, tak, rozwiązania swoich aktualnych problemów. Dlatego brońcie w to, co wierzycie, jeżeli wierzycie, że to jest słuszne, jeżeli jest to w oparciu o jakieś Wasze zasady i wartości moralne, którymi się kierujecie, to po prostu róbcie, jak uważacie. Myślcie nieszablonowo. Tutaj jakaś młoda osoba może też pokazać się dla kogoś, która pojawi się nie wiadomo skąd. I uważajcie, bo ktoś może zawrócić w głowie i odejść, więc jeżeli ktoś taki by się trafił, to zwróćcie uwagę. Jeżeli przyszłoby jakieś oziębienie relacji, uczuć, to też zwróćcie na to uwagę i zwróćcie uwagę, czy to nie jest ktoś, kto przychodzi i nagle znika. Ale to może być dla jednej osoby, a może nie być dla nikogo. Uważajcie, moi drodzy, na jakieś niezbyt miłe kontakty, konflikty i nieprzyjazne otoczenie. Może jeszcze coś z tych pięciu mieczy, co odeszło do przeszłości. Ale możecie po prostu też być bardzo oddani pracy. Całkowicie nią pochłonięci. Może tak się zdarzyć w październiku. Więc może zajdzie po prostu potrzeba obrony tego, w co wierzycie. I dotyczyć to relacji, pracy. Jeżeli będą jakieś nieporozumienia, sprzeczki, kłótnie, szybkie wymiany zdań, jakieś zamieszanie, to słuchajcie, brońcie się słowami. I tyle. I moi drodzy, pamiętajcie o celach. Pamiętajcie o celach. Jeżeli dokonaliście wyboru, uważacie, że słusznego, to brońcie swoich wyborów, wyznaczcie sobie cel, zapiszcie go, pochwalcie się wynikami. Małe kroki prowadzą do dużych czynów. Strzelce, ja Wam życzę wszystkiego dobrego, dużo miłości, pozytywnych energii. No super, że jest obopólne zakochanie, że jest miłość. Jeżeli komuś to nie pasuje, komuś to przeszkadza, no to słuchajcie, utnijcie to. Brońcie tego. Moi drodzy, buziaczki, pa, pa.